chirurg, który czeka na operację, jest oddalony od stołu operacyjnego, właśnie pielęgniarka instrumentacyjna przygotowuje go, bo będziemy wykonywać lipki. To stosunkowo wymagająca procedura, natomiast dająca bardzo spektakularne efekty. Kiedy są wskazania do lipkingu, to przede wszystkim zbyt długa warga. I to w trakcie badania wizyty konsultacyjnej można ocenić. Długie usta opadają, nie mają wydatnej czerwieni. I to jest drugi powód. Też częstym powodem do wykonywania lipkingu są płaskie wargi, starzejące się, zanik mięśni, zanik tkanki tłuszczowej w obrębie warg. Przynosi to ewidentną poprawę, usta się otwierają, uśmiech jest bardziej otwarty, eksponujemy zęby i to te główne wskazania do tego typu operacji. Najczęściej wykonujemy je u pacjentek po operacjach nosa, bądź ewentualnie oddzielnie, jako oddzielną procedurę, tak aby uzyskać odpowiedni wynik. W określonych przypadkach też te operacje są uzupełnieniem liftingu twarzy, aby uzyskać najbardziej optymalny efekt. Takie operacje przeprowadzamy w Timeless, zarówno w znaczeniu miejscowym, jak i w znaczeniu ogólnym. Zapraszam na konsultację, aby móc ocenić, jaka jest potrzeba, jak będzie wyglądała warga, usta, twarz po operacji. Możemy to wysymulować na systemie Vectra, więc decyzja jest, myślę, bardziej prosta. Zapraszam do Timeless, odwiedzajcie nas, nasze media, zawsze są jakieś ciekawostki, ale też zapraszam na konsultacje, aby bezpośrednio nawiązać kontakt i wyjaśnić te osobiste, indywidualne kwestie.